No i dobra, kochani, jest już wieczór, dosyć późno, my zjedliśmy kolację. Chłopaki jeszcze oglądają bajkę, bo czekają na mnie. Już słyszę, że Franek idzie. A ja przyszłam wam pokazać paczkę, którą dostałam od Wicki. No, więc dziękuję naprawdę bardzo serdecznie. Ja dopiero to otwieram, bo nie chciałam tego wcześniej otwierać, bo chciałam mieć taką niespodziankę. Jasiu, weź troszkę ciszej tą bajkę. Jasiu, weź troszkę ciszej, tak? Minimalnie, bo słychać tu. Dobra, dzięki. No, i słuchajcie, otwieram to razem z wami. A i tu jeszcze. O Jezus Maria. Ile tutaj tego jest? O Boże. O ja cię nie mogę. No dziękuję bardzo, naprawdę. O Jezus. Wszystko ładnie popakowane. Ja się chyba nigdy z tym nie wykorzystam tego. O Jezu, co tu jest? Kosmetyczki jakieś widzę. Piękna ta kosmetyczka. A ja mam tyle kosmetyczek, widzicie? Będę miała jeszcze jedną. Nie wierzę, że to są perfumy, czy mi się wydaje. O Matko Święta. Aż mi się ryczeć chce. No, to jest jednak giga niespodzianka. Powiem wam, że no... To jest lepsza niespodzianka niż od jakiejś firmy z paczką PR-ową. Bo... Nie wiem, od was, od serca. Mam nadzieję, że ktoś się również ucieszy z tej paczki, którą ja dla was, no z tego rozdania, tak? Ale tutaj ja widzę, że są mega rzeczy. Matko jedyna. I jakieś pudy i... Kurczę, będę miała testów i testów. Dobra, ja to sobie pootwieram. Chociaż poprzecinam, bo to jest zawinięte wszystko folią. No, więc mega się cieszę. No i dobra, w pierwszej tej folii bąbelkowej, ja będę to tak po kolei otwierać, mamy rzeczy z Glam Shopu. Słuchajcie, tu są, tu jest celebrytka, tu jest ultra świecidło. Ja te dwa rozświetlacze już mam. Tu jest, albo mam ten mega blask, ja już nie pamiętam, ale celebrytkę mam na pewno. I tutaj też jest jakiś rozświetlacz z Tune. Dobra, więc tutaj mamy rozświetlacze, słuchajcie. Ja to sobie będę tutaj z boku układać, a te folie po prostu dawać na bok. Ja w sumie może te rzeczy... te folie wykorzystam, żeby zapakować te rzeczy, które ja będę wysyłać. Tu jest jakiś perfum w ogóle z Zary i to jest zapach gardenia. Zaraz sobie zerknę. Z czego ja miałam kiedyś perfum? Słuchajcie, nie z Zary, tylko z jakiegoś innego sklepu z Zeft i też był piękny. Zaraz sobie psiknę. W ogóle powinnam iść najpierw pod prysznic, ale... O ja, ładny. No, piękne. Taki słodki. Bardzo ładny. Dziękuję, no. Perfumy to jest coś, co ja kocham, więc będę miała kolejny, ale on jest bardzo podobny zapachem do tego z Yves Saint Laurent. Też ma coś podobnego. Na pewno ma coś podobnego. Jakąś nutę w sobie. Tutaj mamy jakiś podkład z... Jaka to jest firma? Bell. Bell Hypoallergenic. I to jest Just Free. Skin Light Liquid Foundation. Coś takiego. Dalej, słuchajcie. Tutaj co to jest? Baza. Baza do twarzy z Ingrid Cosmetics. Jezu, to jest cała zupełnie baza.
wygładzająca. Dziękuję bardzo. No, baza mi się przyda, bo ja tam wykańczam tamte. A co to jest? Kolejny zapach. O Boże, a ja chciałam sobie kupić jakieś nowe zapachy, jak wiecie, dostanę pracę, to żeby uczcić tą okoliczność, to chciałam sobie coś kupić. To jest iris patchouli alvernum. Alvernum. No, ale tak ziołowo. Też ładnie, kurczę. No, nie jest to zapach, który by mi się nie spodobał. Więc ładnie. Tutaj jest piękna ta kosmetyczka, taka biała, śliczna. I to jest kosmetyczka z Estée Lauder. Dziękuję bardzo. Mega. Mega mi się podoba. No, śliczna jest. Będę miała na wyjazdy. I otwieramy. Słuchajcie. Może... jakoś się tu bardziej ustawić. Otwieramy kolejną. Jezu, ile tu jest rzeczy. Kolejną kosmetyczkę. I to jest kosmetyczka taka różowa. Z Glam Shopu. O ja! I całkiem nowa, bo tutaj jeszcze nie jest zdjęty ten. No. Z tego cyndzołka. Ale śliczna jest ta kosmetyczka. Taka dziewczęca, świecąca. O matko, ile tu jest kosmetyków. Nie wierzycie, nie uwierzycie. Aj, wypadło, ale przytrzymam wam. Patrzcie, cała wypchana kosmetykami. I ona się nawet nie zamykała. Jestem w szoku. Dziękuję. I tu są kosmetyki z Glam Shopu. Ale ile kosmetyków z Glam Shopu? Powiedz mi, czy ty tego nie używałaś, czy co? Tu jest taki... kredka, to jest chyba do ust. Konturówka. Tak, kredka do ust, cielisty róż. Bardzo ładna. Podobna do tej, którą ja mam. Co to jest? Spell. Juicy Lipstick Moist. To jest jakaś szminka taka bordowo-różowa, też ładna. Jezu, ja będę mogła obdarować pół rodziny tym. Tu jest coś. Contour Concealer z Banana Vibo. Kamuflaż do twarzy. O! Nie miałam czegoś takiego, czyli to jest taki jak... o, z taką gąbeczką. Ciekawe. O jacie, i tu są też cienie. O, fajnie, ja mam paletkę magnetyczną niewypełnioną. I tu jest cień z Glam Shopu o nazwie Galówka. A, to jest taki rudawy cień. Pokażę wam. To jest taki rudy kolor. Oj! Ewa. Wypadł. Dobra. Ja go sobie zamknę. Ja co prawda takich rudych kolorów nie używam, ale nigdy nie wiadomo, kogo trafi, żeby malować. Tutaj mamy jakiś cień z Constance Carol. Pigment, jak widzę. Taki złoty. Nigdy nie miałam z tej firmy nic. Ale jestem mega ciekawa tych wszystkich rzeczy. Wow. Tutaj mamy szminkę z Belle. Te produkty, taki bordowy kolor, ciemny bordowy. Ja takich ciemnych bordowych nie używam, ale komuś podaruję. Jezu, ile tu jest szminek, patrzcie na to. Masakra, ale to nie są chyba tylko szminki. Tutaj widzę z Glam Shopu. Z Glam Shopu produkty ja rozpoznaję. Tu jest błyszczyk do ust, Nude Glam. Bardzo fajnie. O ja, to jest coś, co ja chciałam kiedyś wypróbować i coś, co widziałam u innych dziewczyn. To jest My Matte Lip Ink. Chyba, że podobna taka szminka była, nie wiem. Ale chciałam to kiedyś wypróbować. Więc sobie zobaczę. Ja sobie to tutaj odkładam z boku. Tu mamy jakąś czerwoną z Belle.
tutaj mamy tak, taką ja mam, tylko nie wiem czy w tym samym kolorze, i to jest też właśnie z Belle z tej serii Hypoallergenic. Tutaj mamy kolejną taką, a to są te same kolory, czekajcie, 09, 10, aha, czyli tutaj mamy dwie takie szminki, dwa takie, to są no pomadki w kremie, ale to są inne kolory. Ten jeden jest bardziej różowy. O. A ten jeden jest bardziej bordowy. Co tutaj dalej mamy? Z Eveline. Oh My Lips. To jest powiększający błyszczyk do ust. Taki jasno-różowy. Szminka matowa w płynie z Glam Shopu o nazwie Wabik, taka czerwona. Ja jestem mega ciekawa tych produktów z Glam Shopu, naprawdę. Sensic Smooth Matte szminka. I tutaj jest kolejna z Belle i Matte Lipstick Long Lasting. O, i w takim ciemnym burgundowym kolorze. A ta... To muszę otworzyć. Dobra, za chwilę sobie to wszystko zobaczę. Tutaj mamy taką czerwoną szminkę z Catrice. To jest balsam do ust. O! To nie jest szminka, to jest balsam do ust. Tutaj mamy kolejny balsam do ust z Belle. Czy to jest szminka? Tu pisze lipstick. No zobaczę sobie później. Z Rimmel Oh My Gloss Plump. O, ładny kolorek, taki jasny nudziakowy róż, coś takiego. Bardzo fajne. No, to jest liczne. Tutaj mamy... Zaraz, Franek. Rich Rose Balm. Zaraz, balsam do ust. O, z Belle. Zobaczymy, balsamy się przydadzą na zimę jak najbardziej. I tutaj mam z Oh My Lips Chili z Eveline, też błyszczyk, ale w takim jasno-różowym kolorze. A tutaj mamy pomadkę z, jaka to jest firma, Illuminous 160. To jest Catrice. Janek, idź spać. Tutaj mamy z Glam Shopu matową szminkę. Taki kolorek. Sobie zobaczymy. I tu mamy kolejne szminki związane. Masakra. O, ten szminek ja tego... się przyda. Nie, nie, nie. To nie jest sznurek, to jest ten. To mama też potrzebuje, wiesz? Gumka? Gumka. No, ja będę to wszystko sobie spinać. Gumka. O Jezu, tu jest z Sephory. To co? Tu jest? To będziesz spinać? Glossed Vinyl. I to jest taki czerwony kolor. Dalej. Tu jest dużo produktów z Belle ogólnie. Czerwone szminki, czerwone pomadki. Tutaj mamy z Physicians Formula. I to jest Healthy Lip. Czyli też taki balsam w kolorze z tego Physicians Formula, nigdy nic nie miałam, ale to jest taki czerwono-malinowy, ładny. Oj. Tutaj mamy pomadki z Vibo. Jezu, przecież ja tego nie wykorzystam nigdy, słuchajcie. Z Eveline, ale wszystkie są w podobnych kolorach. I tu też jest z Oh My Kiss, coś takiego. Tanek, zamykaj to. Potopnie. Tu jest Lovely Lippy Lips. Taki fiolet. To jest oszczynka, czy co? Tutaj mamy z Physicians Formula. Tak samo. W takim brązowym kolorze.
tutaj mamy, słuchajcie, co to jest? To mnie ciekawi. Essence Shine 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 Wet Look Lip Gloss. O, w takim, to jest taki błyszczyk jasno-fioletowy, ale ciekawe jak to na ustach wygląda. No, ciekawe. I tutaj ostatnia, Stay on Water Lip Tint Stay Serie Hypoallergenic z Bell. I to jest taki brązowy kolor. To nie z takich moich kolorków. Dobra, możesz poskładać tak i wtedy spiąć. Co? Dasz? No to daj. Jaki mi już tu chcesz pomagać? Mały. Już śpiewa? Nie. A czemu ty nie idziesz spać? Bo nie, nie mogę spać. Mhm. Bez mamy nie zaśniesz? Nie. Nie, to przytula mnie, to nie. A ciebie trzeba przytulać, żebyś ty zasnął? Przydok, już nie jesteś mała, widział. No daj tutaj. I weź jeszcze raz naokoło. Nie, naokoło. Puść. Czy tak włożyć? Nie, tak. O. No, żeby z powrotem w taki sposób je złożyć, wiesz? Jezu, ile szminek. No, nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Teraz ja bym mogła zostać makijażystką, to bym miała szminki od koloru do wyboru. Dla każdego rodzaju cery. Więc tak, te rzeczy odkładam tutaj na bok. Czekaj, Kanusiu, te perfumy też. I co tutaj jeszcze mamy? Tu jeszcze mamy jakieś rzeczy z Glam Shopu. O, tutaj widzę, że mamy... pigmenty z Glam Shopu, które ja też mam. Tu jest pigment Stara Oliwa. Tu jest jakiś glitter, czyli brokat. Taki brokat, ale czy to jest... To jest cień raczej, ale czy to jest sypkie? Tak, czyli to jest taki brokat do, na oczy. Śnieżynki takie jakby. I tutaj mamy jeszcze, no włóż to tutaj. I tu mamy jeszcze kilka cieni. Tu jest też jakiś... Myszek, mama, tu położ. Pigment. Jasny. I tu mamy cienie cynamonka. O, ten jest ładny. Cynamonka z Glam Shopu. Taki. Jo. One wypadają z tego. Ale śliczny. On ma takie różowe odcienie. Ale śliczne są te kosmetyczki w ogóle. Mega ładne. Tutaj mamy coś z Glam Shopu. Bomboniera. Co tu jest? To jest też cień, czy to jest rozświetlacz? To jest tak jakby cień. Taki cień rozświetlający. Nie wiem, czy to zobaczycie, czy też nie. On wygląda tutaj na biały, ale to jest rozświetlający. Chyba, że to jest rozświetlacz. Ale teraz w tych czasach można używać i to, i to. Tutaj mamy cień o nazwie Złoto Orientu. I to jest taki złoty, typowo złoty kolor. Ja sobie schowam do tej kosmetyczki i wtedy jutro sobie je au, coś mi boli. Jutro je sobie przełożę. A tutaj mamy róż, rozalka. Chyba, że to jest, nie, to jest róż. Róż o nazwie Rozalka. Tak jak moja mama ma na imię Rozalia. Dobra, więc to było w tej kosmetyczce. Tutaj jest, coś się przykleiło. Tu jest taka satynowa opaska na oczy. Ja już taką mam. Czarną. Satin sleeping. Ale czarną. No ja mam czarną, ale ja nie noszę tych masek na oczy. Możesz Franuś sobie założyć.
Hej, to ja będę czarną maszynę. Dobra. Tutaj otwieramy. Gdzie jest nożyk? Ej. Tu jakoś. Daj. Położyłam, żeby... Żeby sobie Ała nie zrobić. Ja tu... Otwieramy kolejne zawiniątko. Cielaka. O, taką paletkę ja też mam. I choose what I want. Ja sobie kiedyś taką paletkę zrobiłam. Ja ją mam. Nie używam jej, ale ją mam. O ja, tu są cienie. Tu są cienie. Tak będę trzymać. Takie cienie, bardzo ładne. No ja tu kładę te. Bardzo ładne. No. To są takie nawet moje cienie, powiem wam. Bez, tak jakby bez tych, no to super. No, mega. Ja sobie wybrałam do tej paletki I choose what I want. Co ja sobie tam wybrałam? Nie cienie, tylko właśnie rozświetlacze i bronzery. Tutaj mamy rozświetlacz z firmy Claressa Highlighter John Glow i on jest taki, no, taki złotawy. Ten jest ładny. Tutaj jest jakaś firma Reverse, też jest rozświetlacz. Takie słoneczko. Ten też jest ładny. Fenek mówi, że jest ładny. Owięta z firmy Bell. To jest... O, to jest ładne. O, jakie złoto. Tutaj mamy też rozświetlacz. Owiętalny rozświetlacz do twarzy. Ładny. To jest mój. Oriental Gold. Taki z Bell. To jest motyl. Tu jest motylek, to jest jakiś róż. Jakiś. Tak, to jest róż. I jaki? Mhm, taki jasny, delikatny róż, a tu jest motylek. I to jest Bell. Bell i Sinsay. Tutaj mamy Spierene Highlighting Powder. Puder rozświetlający. Ja tutaj wjadę sobie paluchami. No, to rozświetla. Wow. Ale ten jest śliczny. Z tego Pierne. Bardzo ładny. Ten będę używać. Na pewno. Strobing Kit z Reverse. Poczekaj, Franek. I tutaj jest do strobingu. Czyli wiecie, do tego... Strobing to jest rozświetlanie za pomocą, że w każdej części twarzy dajemy inny i tak optycznie. Poczekaj, Fenek, bo ja sobie sprawdzam. Bardzo ładne. I tu jest Ingit. Gdzie jest strobing? To co jest? Nie jest rozświetlanie. Czekaj. Rozświetlacz Indii. Taki duży. Więc cała kosmetyczka rozświetlaczy. Tutaj mamy puder. Baking powder z Revolution. O, fajnie, bo mi się kończą właśnie pudry, więc przesypię sobie. To jest takie uzupełnienie jakby. Pudełko do uzupełnienia. I można sobie przesypać. Fajnie. Przesypię sobie, jak mi się skończą. Tutaj mamy Sinsay matujący puder. Uważaj, nie zrób sobie krzywdy, tak? A tu mamy sypki puder rozświetlający z Glam Shopu. Sypki puder z Glam Shopu. Tylko puder rozświetlający. Czyli tak jakby rozświetlacz chyba. To sobie sprawdzę. Jezu, przecież ja tego nie zużyję. Tu są jakieś kwiatuszki z Bell.
rozświetlacz. Daisy. Daisy highlighter. Daisy kot. Daisy kot. A tu, a tu. Ile rozświetlaczy. Ojej. Co tam jest? Tutaj mamy kolejny highlight blink. Halo, halo. Tu jest róż i rozświetlacz. Ale ładne. No. To teraz ja będę musiała codziennie sobie makijaże robić, słuchajcie. Tutaj mamy z Bel. Te rzeczy znam, bo to są z Biedronki. Jak będziemy i widziałam je też w Biedronce. Fenek, nie przesuwaj. Więc wiem, o co chodzi. Tu Fenek mi wyciąga. Czekaj, Fenek, bo mam kamerę. Znowu co? Znowu jakieś pióry. Czekaj, dziecko. Ile kosztuje? I tam są też szminki. Tutaj mamy też jakieś rozświetlacze. Ja nie wiem, ile tych szminek będzie. So Smooth HD Power. Ile tych szminek będzie? Chude. Ile tych szminek? Tu kolejny rozświetlacz. Ja widzę, że tutaj jakaś konkretna fanka rozświetlaczy, naprawdę. O, ten jest ładny. Ale te rozświetlacze każdy ma w ogóle, ja sobie na ręce tutaj próbuję i każdy z nich ma inny odcień. Ile to rozświetlacze ludzie wymyślili? Tu jest, uważaj, tu jest kolejna kosmetyczka z By Bebe. By Hebe, sorry. By Hebe. O Jezu, tutaj są jakieś... Tu się coś przykleiło. Instant highlighter. Też się mamy na oczy. To rozświetlacz jakiś. Mama, patrz jakie pudełko. Patrz mama, jakie pudełko. Rozświetlacz płynie. Patrz jakie to jest ładne. Jezu, ile tu jest rzeczy. Co to w ogóle jest? Brązy. Tu się leje jeszcze. Tutaj mamy jakieś paletki. To jest jakby maska. Mamy paletki jakieś. To weź, bo ja tego jeszcze nie pokazywałam, to weź to tutaj, odkładaj tych rzeczy, których ja nie pokazywałam, no? I tego też ja nie pokazywałam. Tu jest jakaś paletka z Lovely. Jezu! Rozsypało się. Nie, to było po... Ojejku. Zobaczcie. Rozsypało się, no niestety. Będę musiała posprzątać, więc... To tutaj już położę. No się potłukło przy transporcie, niestety. Będę powoli otwierać. To był jakiś brązer chyba. Tutaj mamy kolejną paletkę Magda? Magda! Wolosewicz. Coś takiego dla Lovely stworzone. I to jest kompaktowy zestaw do twarzy, brązer i róż. Dobra. Cienie. Tutaj mamy z L'Oreala jakąś szmineczkę, ale też taki brązowy kolor. Ja takich brązów nie używam, więc ja tego nie będę. Ja komuś tu dam. Tu mamy z Hean. O, tą paletkę ja mam. Ona jest super. No, fajnie. I jeszcze różową nie masz. O. Różowej też nie masz. To też znam z... Biedronki, to jest z Bel. Moja pani tak, tak coś ma. To jest też rozświetlacz, czy co to jest? To jest moja pani tak coś ma. Puder do twarzy tylko. To jest, coś takie ma pani. Brązę. Mama. O, podkład. Podkład z Essence. Stay all day, 16 godzin. Long lasting. O, tego też nie masz. O, ale śliczne, to mam też chyba. Nie. To jest ta sama, którą ja mam. No, Harmony. I tej nie masz. I tej nie mam, na pewno nie. Tutaj mamy kolejny rozświetlacz. Tu mamy, o, podkład z kaszmiru. Ja, to jest jakby baza. Czekajcie, fluid, baza wygładzająco-kryjąca.
tak to się nazywa. I ja z tej firmy używałam. I to jest numerek Ivory 01, więc powinien mi być dobry, więc to na pewno wypróbuję. I teraz mamy mozaika, kompaktowy puder. Tutaj mamy matowy bronzer z Hean. Jak kosmetyków. To się od... A to z Eveline. Eveline to jest jakiś mały. Aha, to jest chyba jakaś. I to tak było. Patrz. To jest przyklejone. Ale uważaj, Hean, jakie to są cienie, wiesz? I tutaj mamy jeszcze... I to jest przyklejane. To... Coś. To muszę tak... Dobra, no, więc to są te dwie kosmetyczki. I to tam. A, tutaj się skleiły dwa cienie. Z Glam Shopu chyba. Nie ma nazwy. Więc tak wam pokażę. Taki jasny róż i jasny... Beż. Ja je zaraz tutaj sobie odłożę na komodę i zaniosę do... To przyklejał. To w ogóle przyklejał. Ale poczekaj, bo ty to połamiesz. To przyklejał. I ty masz ten nożyk. Ty lubisz takie rzeczy, co? Poczekaj. Poczekaj, bo ty to wysypiesz i będzie to kolejny bałagan. O, tutaj jest taki kolor fioletowy. Bardzo ładny. Matowy fiolet. Super hanski. Patrz ile masz. Dobra, tu mi Franek wyjął. I tyle patrzę. Aj. A patrz ile z tyłu jest folii. Tutaj mamy lampę. Mama, patrz. No widzę. Tutaj są paletki cieni. Paletka cieni Nuti. I patrz, mama, tylko na pewno nie masz. Mi w ogóle się chce już spać. Zamknij to, Franek. Tu jest paletka cieni Nuti. I tu są nawet jakieś do ust chyba. Tak to wygląda. Tutaj to chyba jest do ust. To. No, fajnie. Ej, tu jest to smurki. Kolejna paletka cieni, którą wy dobrze znacie i którą ja mam. To będę, jest Eveline. Będę ci podawać ją. Uważaj na ten nożyk. Franek. Będę ci podawać. Eveline Harmony. I tylko nie... A, Harmony, którą wy znacie, więc ja taką samą mam, uwielbiam ją, więc będę miała kolejną. Tu jest czekolad też z Eveline, którą mam, którą uwielbiam. Więc mam kolejną. Właśnie z tej czekolad kończy mi się ten jasny beżowy cień, więc będę go na pewno wykorzystywać. To tutaj jest nowe. Jakaś to jest mama nowe, z Benefitu. I to jest What's Up i California. I co to jest? Bronzer, róż. Ojku, bronzer, róż. Nie, to jest oświetlacz. Bronzer się skończył. Takie coś? No, to jest lejące. Tą paletkę kiedyś chciałam sobie zamówić. To jest paletka z Eveline, w której tutaj mamy taki brokat sypiący się, którym Franek się bardzo cieszy. Franek, ty jesteś też taką syreczką jak mama? No. O, taki i on spada, to są takie gwiazdki i pyłek fioletowy, więc bardzo ładne. Mama, i ja ją sobie kiedyś chciałam kupić. Mama, te tu są szklane. I te, nie? Te same. I w sumie dobrze, że nie kupiłam, słuchajcie, ale jestem już zmęczona. Dzisiaj to kopanie. A jak to się otwiera? Nie wiem. A, dobra, już mam. No. I fajnie, że jej sobie nie kupiłam, bo ją dostałam. I tutaj mamy takie cienie. Ja nie chcę tego zwalać, bo tutaj są nazwy. Więc będę sobie to zatrzymywać. I tak, o, widzicie? Tutaj mamy złote, takie miedziane i ciemny brązowy, ciemny fiolet. Bardzo ładne. Bardzo fajna paletka.
Tutaj jest kolejna paletka z Eveline. Chyba fanka jakichś paletek Eveline. Serio. Romantic Eyeshadow Palette. Tutaj mamy typowo taką różową. Różowo-fioletowe. No, różowo-fioletowe, beżowy przyda się. Beżowy się przyda na pewno. Ja wykorzystuję go do wszystkich makijaży. O, to jest wysypane. Więc tego nie mogę otwierać, bo jest rozsypane. To jest to nowe. Tu jest też rozświetlacz z Hean. Tu jest rozświetlacz z Physicians Formula. I to jest taki brązer chyba rozświetlający. O ja, jaka fajna formuła. Ale super. No. To jest kremowe w ogóle. Kremowe? Mega fajne. Ja nigdy z Physicians Formula nic nie miałam. Kremowy. Butter Highlighter. Champagne. Nazwa Champagne. Dobra. Tutaj co mamy? Soft Stick Concealer. Weź tą nogę. Weź. No co? Janek. Ja takie coś. Bel. Lumi Strobing z EWS Cosmetics. Rozświetlacze. Czyli mamy tutaj fankę rozświetlaczy. I tutaj mamy z Essence z chmurkami Catching Clouds Highlighter. I to koniec. I to koniec. To. Z kosmetyków. Jezu, ile rozświetlaczy. Każdy rozświetlacz do innej cery. I tutaj mamy jeszcze jakieś świecidełka. Nie, kolczyki. O Jezu. Wiesz, kolczyki tam są. Czekaj, chwilę. Biżuteria jakaś tutaj jest. Ale super to kółeczko. Zobaczcie, takie kółeczko. Kiedyś takie były modne. To się nazywa w tym... W serialu Klan takie nosili i potem te kółeczka były takie mega modne. To jest naszyjnik z takim kółkiem. Bardzo fajne. No. Tylko ciekawe, czy to nie będzie mi za krótkie. Ale jak będzie mi za krótkie, to komuś podaruję. No, Franek już mi wszystko powyciągał. Tutaj jakieś kolczyki. Jakie wszystko ślapie. Takie kółeczka. Pokaż. Kolczyki. Tutaj takie malutkie. Takie kryształki. Takie moje panie. A tutaj co to jest? Aha, to jest przyklejone. Czyli to trzeba wyjąć tak jakby z tego. Tu jest jakiś łańcuszek. Aha. A. Tak to jest. Dla mnie. Łańcuszek z gwiazdką. I tu jest taka mini, mini gwiazdka mała. Jak mogę ja? Nie no, co ty. To jest dla dziewczynek. Coś tutaj. Dziewczynce damy. To są takie kwiatuszki. Nie, oli. Świecące. Oli. Już nie ma. I tu są gwiazdki i kółeczka. Ale to dla dziewczyn takie bardziej. Dla mnie ewentualnie ten łańcuszek z tym kółkiem, ale ja się obawiam, że on będzie kraciutki. Weź mi nie wkładaj tam, bo ci nie pozwolę ze mną już nagrywać nigdy. No, on jest mi kraciutki. Więc po prostu dam go komuś, kto ma chudszą szyję. Ja mam. Ale ty nie nosisz takich rzeczy. Noszę. To masz kupić. Bo mój kolega nosi. Dobra, więc to by była... Słuchajcie, cała ta paczka. O Jezu. Spać mi się chce. No, więc tak. Na pewno
sporo z tych rzeczy wykorzystam. Dziękuję bardzo. Sporo z tych rzeczy rozdam, bo ja nie uważam, że ja powinnam wykorzystywać to wszystko, ale śliczne są te kosmetyczki. Kosmetyczki sobie na pewno zostawię. Bardzo ładne są. Ale ty nie musisz mieć kosmetyczki, ty jesteś chłopcem. No, sporo kosmetyków z Glam Shopu. Bardzo fajne rozświetlacze. Więc no, popróbuję, nie ma co. Nie ma co, popróbujemy. Będę sobie chyba codziennie robić makijaż od dzisiaj. No, bardzo fajnie. Cieszę się na te cienie. Bo to są moje ulubione tak naprawdę paletki, więc to, mega się cieszę, że mam dwie nowe. I to nowe. No, super. Wszystko jest nowe. Bo tego nie miało. Ale śliczne. Tego ty nie miałeś, nie? I ta fioletowa właśnie z tymi brokatem. A ja pamiętam, że ja ją sobie chciałam kupić i nie wiem, czemu ja jej sobie oj. W końcu nie kupiłam. Teraz jak to było, tak. W końcu jej sobie nie kupiłam, bo chyba ten taki bordowy i te rudawe mi się nie podobały. No mogę tam. Ale fajnie, wypróbuję sobie. Pokażę wam jakiś makijaż. Więc tak, dziękuję bardzo. My idziemy teraz spać z Fenusiem. A, jeszcze muszę odkurzyć tutaj, bo mi się wysypał ten bronzer. Więc no i niestety... kuchnię kurzysz. Aj, muszę posprzątać. No, więc tak wyglądają czasami kulisy nagrywania. Słuchajcie, jakby ktoś był ciekawy, jak to wygląda, to tak często to wygląda. No, ale super, paczka, dziękuję jeszcze raz. Dobra, kochani, ja już idę spać. Już przebrałam się w piżamę. I słuchajcie, chciałam wam tylko powiedzieć, żeby znowu nie było jakichś niedomówień, pretensji i tak dalej, że ja, słuchajcie, przejrzałam te kosmetyki, wybrałam takie, które no mi podpasowały, natomiast większość tych szminek, czy też, nie wiem, ten podkład na przykład, on już tutaj tak jakby jest odwarstwiony i no niestety nie będę już tego używać. Słuchajcie, bo ja podejrzewam, że tutaj Kasia, która przesłała mi te wszystkie rzeczy, tej paletki też na przykład nie będę używać i ja to komuś postaram się dać, tej biżuterii też nie, bo nie jest na przykład w moim guście. No jest taka bardziej dziecięca. Sporo rzeczy też sobie nie wybrałam, bo tak jakby no na pewno nie będę tego używać, więc bez sensu po prostu to brać. I na pewno nie będę brała tych pomadek, ponieważ te pomadki były używane. A to są pomadki, no wiadomo, tutaj wiemy, taki jest aplikator, tak? Ja wam pokażę. I jest tutaj taki aplikator na przykład, tak? No i ja niestety wyznaję taką zasadę. Ja wiedziałam, że te rzeczy będą używane, natomiast nie wiedziałam, że będzie tak dużo pomadek. Wiecie, myślałam, że jedna, może dwie. Więc reszta tych rzeczy po prostu pójdzie do kosza. Ja naprawdę jestem mega wdzięczna i cieszę się, że ktoś przesłał mi właśnie kosmetyki, bo kilka paletek i kilka cieni sporo sobie tam ładnych wybrałam. Wzięłam sobie też sporo świetlaczy, więc no tak, żeby nie było później niedomówień, że wiecie, że nie daj Boże, ja tutaj nie będę się czymś malować, no po prostu uważam, tak uważam. Cieszę się bardzo, doceniam to, że ktoś chciał mi podarować swoje jakieś tam rzeczy. No natomiast taką mam zasadę i tyle, tak?